Takie szczęście diabli wezmą. Zabił on mnie tą swoją dobrocią. Zamordował tak, że już żyć na świecie nie mogę. Z samego strachu żyć nie mogę. Jezus Maria! Jezus Maria! Żebym mogła! Zabiłabym ją jak tę wściekłą sukę! Stoi mnie przed oczami, stoi. Gdzie się obrócę, wszędzie ją widzę. A taka straszna. Kto? Kto taki? Zapytała Marcela. A jaż. Nic ty nie wiesz i nic ty nie rozumiesz. Siebie samej ja boję się. Tego, co zrobiłam, ja boję się. Od tego momentu, kiedy przez szczelinę widziałam i słyszałam, jak on za mnie, tego uradnika prosił, coś ci śmie takiego zrobiło się, że już żyć nie mogę. Gryzie mnie tak we środku, się spać nie daje, straszy. Już ja ją znam. Ona jak ta pijaczka. Kiedy trzeźwa, to dobrze. A jak kiedy znowu upije się, wtedy jemu co takiego zrobi. Kto? Kto taki? Co ty wygadujesz, Franka? A jaż. Niedobrze mnie, oj moja Marcelko, niedobrze. Jakie już moje życie na tym świecie? Ręce i nogi mam związane. Boję się znowu licha jakiegoś narobić. I tego życia boję się, co mnie przy nim czeka. I wszystkiego boję się. Nic mnie już nie minie, niczego już nie chcę. Jak w grobie zakopana. Zimno. Ludzie gadają, że kiedy człowiek jaki wiesza się, wtedy zawsze wielki wiatr powstaje. A gadają, potwierdziła Marcela. To ja jutro do ciebie, moja mileńka, przyjdę.